Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkej. No a to Don't Starve Shipwrecked. Więc cóż, no bez zbędnych sergieli. Ostatnio przyszliśmy tutaj na tą małpią wyspę. Nie mamy patyków. A Wolfgang już nam prawie umiera. Także... Jeszcze zanim po prostu zginiemy czy coś, warto byłoby poszukać czegokolwiek, może jakoś pozbyć się tych małp, cokolwiek, po prostu rozumiecie. Sytuacja nie należy do zbyt przyjemnych, patrząc na ilość małp wszechobecnych. Wiecie, to chyba najlepsze był, rozwiązanie byłby pożar, no ale cóż. Patrząc na ilość małp i w ogóle... O, świniak to być kalny. Wyspa interesująca, nie ukrywam. Kolejny szkielet. Ciekawie, ile rzeczy już te małpy tak naprawdę ukradły. Nie wiem, co to może oznaczać i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ale albo mi się coś zepsuło, albo te małpy naprawdę pokradły tyle rzeczy, że... przydałoby się jakoś je wymordować, by to wszystko zyskać. No i cóż. Wiedzieliśmy kolejną wyspę i musimy płynąć za nim. A nie, dobra. To nie jest dobry pomysł, żeby na tym płynąć, więc może... spróbowałbym uzyskać drewno, to bym zbudował nową tratwę. Chociaż nie, będzie to raczej proste z tymi małpami. No, no nie! Nie! Ktoś mówi, że Wolfgang właśnie został trupem. Choć taki wąż może nieźle pomóc mi z wszechobecnymi problemami związanymi z małpami. Chociaż jak nie... jestem prawie pewien, że to już nasz koniec. Nie musiałem tego żyć. Chociażby od strony psychicznej. Chociaż wiecie co, może udało się odtrutkę. Nie, no nie mam Venom Glanda. Ani nie mam niczego innego, no ale tak czy siak, przynajmniej mam materiał na nową tratwę, więc... miejmy nadzieję, że znajdziemy wyspę, na której będę miał wszystko, co jest potrzebne, żeby chociaż przez te kilka dni przetrwać. Gdy się to się nie uda, to już po prostu istna lama. I po prostu nie wierzę w swoje możliwości, czy tam w swoje, brakuje swoich możliwości, więc cóż. Tym razem gdzie ja tu jestem? A, dobra. Płyniemy w dół, może dopłyniemy chociaż do wyspy, które znam. Tylko w które miejsce. Tu były zabójcze pszczoły, o, chyba tutaj. Tak, płyniemy w tamto miejsce. Znane, kiepskie, ale może chociaż tam dostaniemy chociaż odrobinę ratunku. Wiecie, tak nic, wydaje mi się, że ta tartwa jest jeszcze wolniejsza niż tamta. Tak. Może wytrzymałsza, może coś, nie wiem. Ale jak nic, wydaje mi się, że jest dużo gorsze niż tamta, którą miałem wcześniej. Zobaczymy jak jest. Może kiedyś uda mi się akurat porównać. Ale póki co najważniejsze to, żebym przetrwał. Mam trochę wodnych chwastów. I nawet to zbieram więcej. O, może jakąś wyspę przy okazji znalazłem, patrząc na to, że mielizna tu jest, bo chyba tak to się nazywało. A może po prostu płcizna. Nie pamiętam, ja się nie znam na nazywnictwie. Ale tak czy siak... A później może to całkowicie i od drugiej strony spróbujmy tam zajść. Może jest to zbawienie, może nie. Ale jak nic, muszę iść po jak najwięcej tych, no, muszelek i innych rzeczy, które naprawiają psychikę. No, pszczółki. Oj, patyki. Czuję się zbawiony po prostu. Nawet w najgorszej sytuacji będę mógł teraz budować pochodnie. A z pochodniami nie powinienem zginąć, przynajmniej od zatonięcia. Także cóż, cel na dzisiejszy dzień to w sumie znaleźć jak najwięcej pochodni, znaczy jakich pochodni, patyków i wszystkiego. I cóż, no, no przetrwać. Oczywiście w dalszym ciągu odcinek równa się 3 dni, gdyż 4 to trochę za długo, a w moim odczuciu 3 to akurat tak idealnie wychodzi. No i miejmy nadzieję, że uda się przetrwać. Jeśli nie, to rzecz jasna. Jak wspominałem, jeśli nie odblokuje się żadna nowa postać, dalej Wolfgang. Jeśli się odblokuje, bierzemy nową postać. A jeśli tutaj tak jeszcze dodatkowy warunek, jeśli 3 razy polegnę Wolfgangiem, zmieniamy postać. Jeśli nie odblokuję dalej żadnej nowej. Wiecie co, za ilość muszelek chyba naprawdę jest w stanie mnie uratować tutaj w tym wszystkim. Nawet nie chcę niczego innego.
Jak tylko te muszle potrzebuję. Nimpety nazbieram, wszystko nazbieram, ale te muszle. One mogą mnie naprawdę uratować. Patrząc na to, że trucizna może mnie naprawdę obniżyć tą psychikę. Fajnie, są pieniądze i w ogóle, ale na co mnie to? Nie mam niczego. Jedyne co mi zostało, to nadzieja na to, że nie umrę od trucizny. A niestety chyba nie mam ze sobą nic, co by mnie mogło uzdrowić, więc... No, największą nadzieją jest to, że odnajdę coś, co będzie w stanie mnie zbawić. A póki mam jeszcze chwilę, to po prostu zatopi mi te pieniądze. O, one pływają. O, druga wyspa. Może tu będzie nawet na przenocowanie. Tylko czego brakuje? Drewna. I nie wiem, czy nawet zdążę je pozbierać. Jeśli zdążę, to osiedlamy się na wyspie. Gotuję wodne chwasty i w ogóle. Super, siekiera się złamała, także no. Tą nocą przenocujemy. Tym razem przenocujemy na tratwie. Ej, co jest? Trochę długo trwało to pokazanie ci pochodni. Tak sądzę, też zapewne zauważyliście już, ale zdecydowałem, że jednak kursor powróci, gdyż... Nie ma co, po prostu nie będę się bawił w żadne wydźwianki czy coś z brakiem kursora. Zobaczmy, co to takie nowego jest w tej kategorii. Mentoring Fair, to już było. Wiecie co, to byłoby nawet fajne, patrząc na cały kształt działania. Tutaj mam coś ciekawego. Oczywiście to mogłem zrobić, ale nie pomyślałem po co. No i cóż. Przetrwaliśmy jedną noc dłużej. I muszę znowu coś wyrzucić, a co nie będą to butelki, i co? Pozbierajmy trochę drewna na zapas, gdyż nigdy nie wiem, jak to będzie. I może poszukajmy nowych wysp, na których może znajdę coś, co mnie uzdrowi. Gdyż ponoć, słyszałem to już tam bodajże na live jednym, u kogoś innego, nie pamiętam kogo. No ale ważne, że słyszałem, że ponoć trucizna po jakimś czasie schodzi. Chociaż te negatywne skutki na psychice chyba nie pozwolą mi przetrwać tego okresu. Sandcastle. To by może mogło mnie jeszcze ocalić, ale... Do tego musiałbym znaleźć wyspę, na której da się przetrwać. Wiecie co? Chyba znam nawet taką jedną. O, właśnie ta. Znaczy, nie będę zastanawiał, płyniemy tam. I może, jeśli zdobędę materiał na Sandcastle, to jeszcze przetrwamy. Jeśli nie, to może przetrwamy w inny sposób. Chociaż materiał na Sandcastle mogę zbierać najbliżej... Tutaj w sumie. Może nawet potem spróbujemy tam popłynąć, jeśli będzie bardzo źle. No ale póki co wracamy na znane mi już tereny. I miejmy nadzieję, że przetrwamy to wszystko. Nie pamiętam, czy był tu jakiś znaczący defekt, ale... No. Chociaż słyszę już jednego defekta. Nazywa się Wonusz. Ale wiecie, coś musiało być nie tak z tą wyspą, skoro ją porzuciłem. A jeśli nie, to byłem idiotą. Na tej wyspie mogłem przygotować wszystko, co było mi potrzebne do przetrwania. Ale nie, po co? A dobra, to jeszcze nie ten etap, kiedy halucynacje zaczynają chcieć mnie zamordować. Więc w miarę możliwości muszę jak najwięcej kwiatków nazbierać. Ziemniaków na leczenie, gdyż pamiętam, że one leczą chyba 3 punkty ugotowane. I liczyć na to, że przetrwamy ten ciężki okres. Może nawet byłbym w stanie się wbudować na tej wyspie, jeśli okaże się, że jest tu cokolwiek. A przez cokolwiek mam na myśli jakiekolwiek trwałe źródło pożywienia. Bo
bądź coś, co pozwoli mi przetrwać. Nawet jeśli nie mam stałego źródła do pożywienia i tylko te bataty. Mogę pływać po wodne chwasty, mogę robić cokolwiek. Tylko ja muszę przetrwać. Dlatego też nie dziwcie się, że mogę marnować bardzo dużo kwiatów i w ogóle, no ale... Robię to po to, by psychika była w dobrym stanie. Jak wszyscy wiemy, z Wolfgangiem psychika jest dodatkowym problemem ze względu na jego strach przed ciemnością. Więc... Same skały. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Dobra, to zostawię, bo to jest cenny materiał, ale... Na co mnie cenny materiał, skoro teraz tu walczę o przetrwanie? Niestety chyba już znamy całą wyspę. Nie potrzeba materiałów na to trwałe ognisko. Jeśli zbieramy kamienia, to nie ma przebacz. Stawiam tu to ognisko, gdyż ta wyspa prawdopodobnie zostanie moim pierwszym takim domem chwilowym, chociaż. Chyba że popłynąłbym nie tu, nie tu, tu tam już byłem. Nawet tak bardziej w dół od tej wyspy. Mogę ryzykować i tak prawdopodobnie. To jest ostatnie spotkanie ze światem numer 2. Ale... No właśnie, ale no ja się nie poddaję. Spróbuję. Jednak ta wyspa niestety nie zaoferowała wystarczającej rzeczy, bym mógł przetrwać. No, wystarczającego stanu, bym mógł przetrwać. Więc jest psychika. Jakkolwiek na jakiś czas. No i teraz muszę znaleźć tylko odpowiednią wyspę. W tym zabójczym tempie to prawdopodobnie zbyt szybko nie wyjdzie. No i w ogóle... Aha, okej. Nie, no jak nic mi się... Nawet te opisy sugerują, że chyba ta jest gorsza. Więc w wolnym momencie spróbuję przerzucić się z powrotem na tamtą i zobaczyć, jak tam jest. A przy okazji też trzeba nałapać chwastów. Gdyż tej nocy chciałbym już postawić zwyczajnie na ognisko i... chociaż trochę nakarmić Wolfganga czymś, co... może przedłużyć jego życie. Strasznie dużo tych chwastów. A wiecie co, mam już tyle zapasów żywności, że nawet tego nie ruszam. Wolę, żeby sobie to tutaj leżało świeże, niż żebym potem miał mieć problemy ze znalezieniem czegokolwiek będzie tu potrzebne. Zobaczymy. Ja najbardziej bym chciał spróbować te regeny odkryć. Jeśli się nie uda, wracamy na jakieś wyspy znane i tam próbujemy przetrwać. Chociaż to życie. O nie, 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 nie dotykaj mgły, Wolfgang. Jakakolwiek ona by nie była, nie dotykaj mgły. To się źle skończy. Coś mi się z tym mówi, że tutaj nic nie znajdziemy, patrząc na cały kształt. Więc... Chyba tym razem miałem naprawdę pecha. No dobra, płynąc teraz tutaj, będę sugerował się tą wyspą, bo tam pamiętam, że coś było. Więc w najgorszym wypadku po prostu osiedlimy się tam. A w najlepszym może odkryjemy nową wyspę, na której będą jagody czy cokolwiek, co jest w stanie mnie ocalić na dłuższą metę. Czy nawet na krótszą. Ale byleby po prostu... No, mogło mnie cokolwiek ocalić. Dlatego może on też przydał się za chwilę zupę. On ma jeszcze stówę i to jest dla niego tak mało? Jezu, to... Zobaczcie, ale... Ja albo czegoś nie ogarniam, albo... O, no jeszcze tego brakowało. Swordfish. No jasne. Jestem tak blisko. Ale ta ryba mi nie chce odpuścić. No jasne, przez teraz pomieszający się żołądek Wolfganga mamy... Albo mnie raz trafi jakaś fala, albo to mnie trafi i koniec. Więc trzymajcie kciuki za przetrwanie. Jezu, aż takich emocji to chyba nigdy nie miałem. W szczególności w Don't Starve. No, no, nie, nie, nie wierzę.
Wiecie co, nie wiem ile ja już tu przetrwałem, ale próbujemy ponownie, nie ma przebacz. Mówiłem, nie będę tym razem robił takich głupich antykieta, niczego, nie będę kończył. Świat numer 3 zaprasza. Och, będę musiał to teraz oznaczyć. Nie wiem, pewnie temu nie już zobaczycie, jak oznaczyłem, że zmiana świata znowu. No ale osobiście jeszcze nie wiem co i jak. Tak więc, no to zrobimy jeszcze jeden dzień może. Dobra, starczy papugo mordzenia. Jeden dzień na tej wyspie, na tym wszystkim powinien wystarczyć, żeby uzupełnić odcinek. Super, mam na siekierę. Już nie wiem, czy maczeta nie będzie lepszym wyborem. Nie ukrywając, tutaj na shipwreck to jest chyba największy dylemat: maczeta czy siekiera? Siekiera daje dostęp do drewna, co jest jednak cenniejsze z punktu widzenia bazy. Natomiast maczeta, mówi, jak już wspominałem, pozwala chyba lepszą tratwę wyprodukować. Jak mówiłem, tylko moje obserwacje, także mogę się mylić. Nawet duża ta wyspa startowa. Że tak się mało odzywam, ale tak się po prostu zamyśliłem, więc nie prościej to określić brakiem moich umiejętności odnośnie do Sterla. Moim odczuciu gram tak podziemnie, że chyba gorszych ode mnie nie ma. Ile mam patyków? 15. Dobra, to wiecie co, zbieram materiałów na nową tą tratwę znowu tego typu. A dzisiaj tylko na tą tratwę. I ogólnie tym razem też stworzę ten plecak z liści bambusa, gdyż nie oceniając niczego i w ogóle, to na pewno będzie lepszy wybór niż nie przydanie żadnego plecaka. Więc połowa dnia już w sumie przemarnowana, no ale może tym razem nam się uda dożyć sensownych dni. Chociaż jak widziałem, Wallen jest coraz bliżej odblokowania, więc kto wie, nawet jeśli umrzemy szybko, to może już będę miał moją nową postać, która ocali mnie od Wolfganga. Wredny kokos. Nie spadamy na głowę. Nikt cię nie nauczył wychowania, czy co? No, dużo kokosów. Co drogą, jak będziemy gdzieś tam kiedyś właśnie robili porządniejszą bazę, trzeba będzie zrobić farmę kokosów. Są bardzo przydatne, bo i można sadzić drzewa z nich, jeszcze nawet, no, żarcie jest. Nie, taki mały palm nie będę ścinał, jak mam tu większą. No i się udało. Jak widzicie, malutki, ale zawsze lepszy już niż nic. Dobra, więc tam będę trzymał takie materiały, powiedzmy, na tratwę, żebym nigdy nie szukał, czy mam wszystko, będzie tam po prostu trzymane. O, grzyb. Ciekawe, co w ogóle on powie o tym. No cóż, spodziewałem się trochę innych reakcji, ale może być. Jeszcze jedno to i będę mógł wypłynąć z tego piekła. Chociaż nie wiem, czy to jest piekło. Nie no, w moim odczuciu ta wyspa jest naprawdę niezła. Może nawet warto byłoby na niej zamieszkać czy coś. Chociaż nie ukrywam, nie wolno podejmować takich decyzji pochopnie, bo ostatnio pamiętacie, Woody podjął decyzję, potem i tak zrobiłem po swojemu i no. Jak nic, wyspa, na której chcę zamieszkać, musi mieć jednak lepsze warunki. Chociaż limpety zachęcają.
Ale niestety tylko jedne były, więc... Dobra, wiecie co? Jest wieczór niby już tego dnia. Ale ja stawiam tratwę na tym dzyndzelku tam właśnie, o tym tu będzie, o tu. No i spróbujemy znaleźć jakąś jeszcze jedną wysepkę inną, jeśli nie to wrócimy tutaj. I uwaga, uwaga. Nie no, jak nic jest szybsza. Tak, nic. Tak więc no, płyniemy z prądem. Nie pod prąd. Taki jest niebezpieczny. Super, obróciło mi się. I już trafiłem raz na falę. Nie, ale jak nic, ta tratwa jest dużo skuteczniejsza, dlatego... Oczywiście, jeśli się mylę, proszę o potwierdzenie. Ale wątpię, miał się mylić, patrząc na cały kształt. Nie no, zresztą, no, zobaczę film, to powinienem sam móc stwierdzić. Nie, nie, no jak nic. Albo jestem naprawdę zafiksowany na tym, że nie lubię tamtych tratw, albo naprawdę widzę różnicę, której wcześniej nie dostrzegałem. O, wodne chwasty. Ale tej nocy jeszcze to nie będzie chyba konieczne, żeby zbierać wodne chwasty, patrząc na ilość kokosów. I mamy wyspę, tak. No cóż. Nie wiem, czy nie będzie tu zalewało, więc wolę popłynąć troszeczkę dalej. W ostateczności tam nawet pochodnie zmarniemy, ale... W takich warunkach nie dzięki. No i w sumie jak już taki jeden chwastek blisko był tego wszystkiego, to no... Grzechem byłoby go nie wziąć, więc... Oj no, proszę, proszę, chyba to była ta główna wyspa. Więc... Wysiadamy. Ognisko postawiłbym tutaj. Chwast. O, chwasty coś leczą. Dobra, warto zapamiętać. Ten grzyb trochę głodu mi niósł dużo do życia. Usmażona wersja. Jeden życia minusy do psychiki. Więc... Nie, Wolfgang. Zły, niedobry. Ze dużo tych kokosów mi usmażyłeś teraz. Trzeba siebie przecięłeś, bo... Tu daje 4, 7 i tak dalej. 1, a tu 9, 4. Także coś, no. Smażony kokos zawsze lepszy niż surowy. Ale nie ukrywam, kokosa długo nie pociągniemy. Twierdzi, jest za mało ognia. W ogóle co on twierdzi? No to naprawdę jest ciekawe, takie... Złoto! Evil Flowery. Jak nie trzeba je wyzbierać, nawet kosztem minus do psychiki. No ale trzeba po prostu. No. One po prostu psychikę obniżały. Niby to może byłby nawet plus i czy coś, ale... I to minus, że tak zdecydowałem się te kwiaty wyzbierać, no ale... Trudno. Może kiedyś by do tego żałował, ale... Póki co jest w miarę dobrze. Tak, dlatego jest ciekawa ta podłużna wyspa. Wiecie co, nawet może dałoby się tu założyć bazę. Jednak, tak czy siak już... Dobra, trochę poranka niby minęło, ale patrząc na czas odcinkowy, no to ja będę już kończył. Wybaczcie, że tak wynikło. Po prostu do zobaczenia już w następnych odcinkach razem z Wolfgangiem. Po raz kolejny, może już niedługo nową postacią. Póki co, no po prostu trzymajcie się. Hej!